Kolejny siódmy punkt porządku obrad jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego. Jest to druk numer 381. Bardzo proszę pana dyrektora Mariana Chełmieniaka o przepraszam bardzo, ręczne pismo, z uprzejmości powiem, nie powiem czyje. Bardzo proszę zastępcę dyrektora, panią Chełmieniak, bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego. Uchwała dotyczy udzielenia dotacji w kwocie 5000 zł na dofinansowanie zakupu kardiotokografu dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile. Jest to urządzenie do monitorowania akcji serca płodu. Pozwala na wczesne wykrycie sytuacji zagrożenia życia płodu o wysokiej dokładności, bardzo pomocne, a wręcz niezbędne w przypadkach patologii ciąży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Również ten projekt był szczegółowo przedyskutowany, ale z uwagi na rangę i ważność zagadnienia również nie budził większych wątpliwości. Został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Mogę? Bardzo proszę, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Komisja Spraw Społecznych również omawiała ten problem i panią radną i naszych radnych interesowało cena tego aparatu. Się okazuje, że jest około 10 tysięcy, także to jest jeden z prostych aparatów, no bo każdy sprzęt u nas w szpitalu, który jest, no to są miliony złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji, możemy, zamykam dyskusję i proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła tę uchwałę. Przed nami kolejny ósmy punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Druk numer 376. Bardzo proszę, punkt ten referował będzie pan sekretarz Roman Szarzyński. Ale jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to dosłownie dwa zdania, bo chciałbym tylko podkreślić wagę tego momentu. Naprawdę jeden z tytułów w gazecie Pozytywna Rewolucja najlepiej oddaje wagę i moment dzisiejszy. To przybliżenie wyborcy i do osoby przez niego wybieranej, myślę, że będzie odczuwalne. To powinno spowodować dużo lepszy kontakt na co dzień. To powinno również zaowocować tym, że będziemy lepiej znali swojego radnego, będziemy mieli z nim taki nie tylko przedwyborczy moment spotkań, ale również w trakcie kadencji. Jestem też pewien, że tak bliski codzienny kontakt zaowocuje również tym, że osoby, które będą wybierane, będą na pewno środowiskowo prześwietlone, będą pod każdym względem musiały spełniać najwyższe standardy. Ja nie mówię, że dzisiaj tak nie jest, ale na pewno jest to taka sytuacja, w której jak w każdym momencie, kiedy przybliżamy do siebie ludzi, będzie owocowała w sposób taki znaczący, jeżeli chodzi o jakość. To jest takie główne przesłanie. Drugie, związane już z naszym miastem, staramy się, jak państwo zauważyliście, chyba o tym jeszcze niewiele informacji było w ogóle w jakichkolwiek mediach krajowych. Pewnie jesteśmy w czołówce tych zmian, bo jest dosyć długi czas jeszcze na przyjęcie. Ale ponieważ jest to bardzo trudna, zawiła procedura, my bardzo dużo tutaj
w urzędzie przy współpracy z komisarzem wyborczym tej pracy wykonaliśmy, to cieszę się, że właśnie tak szybko staje to na Radzie, że mamy szansę, by w sposób taki spokojny, systemowy przygotować kolejne kroki, to znaczy podzielić już to na obwody, czyli te miejsca, w których będziemy, z których my będziemy wskazywani do konkretnych miejsc, w których będziemy głosować. Także jest to dobra prognoza, że będzie to wszystko sprawnie, a jednocześnie dla wszystkich potencjalnych kandydatów długi czas, by zapoznać się z tą nową sytuacją, by też spojrzeć na nią jako na kolejną wielką szansę rozwoju demokracji lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspomniał Pan Prezydent, czasu mamy jeszcze trochę. Proszę o wyłączenie drugiego mikrofonu. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę. Okej, już. Kodeks wyborczy ten termin określa dokładnie na 1 listopada, czyli technicznie do końca października. No, chcemy mieć jeszcze trochę czasu. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, miasto Piła musi być podzielone na 23 okręgi, gdyż okręgi będą jednomandatowe. Tylu jest radnych w mieście. Zasady, jakie obowiązują przy podziale i wynikają z kodeksu wyborczego, to poruszanie się w ramach funkcjonujących jednostek pomocniczych gminy, czyli w naszym przypadku rad osiedli. Zasadą z kolei, którą przyjął Pan Prezydent, to jest niedzielenie ulicy w okręgach. Oczywiście mówimy tutaj o ulicach raczej osiedlowych, gdyż no, takie ulice jak na przykład Aleja Wojska Polskiego, ulica Bydgoska, Poznańska, no, przebiegają przez kilka okręgów, ich po prostu nie da się nie podzielić. Pierwszym elementem tej całej układanki było określenie na dzień 30 czerwca liczby mieszkańców. Ta liczba to 72 675 mieszkańców. Jeśli tą liczbę podzielimy przez ilość okręgów, czyli przez 23, otrzymamy tak zwaną normę przedstawicielską, czyli ta norma w naszym przypadku wynosi 3160. Czyli przyjmując, że 3160 to jest jedność, to najlepiej by było, aby w każdym okręgu taka ilość mieszkańców się znajdowała. U nas przy przeliczeniach ta skala mieści się od 0,77 do 1,33 i to są wskaźniki, które zostały skonsultowane i uzgodnione z komisarzem wyborczym. Najmniejszy wskaźnik ma okręg numer 18 na Starych Koszycach. Największy 1,33, o którym mówiłem, to jest okręg numer 6 i to jest osiedle Górne. Przyjmując, proszę Państwa, teraz liczbę mieszkańców znajdujących się w poszczególnych osiedlach, jeżeli tą liczbę podzielimy właśnie przez normę, o której mówiłem, czyli przez 3160, wyjdzie dokładnie, ile w danym osiedlu będzie okręgów. To jest oczywiście równoznaczne z ilością radnych wybieranych w danym okręgu. Dokonując tych podziałów wychodzi, iż w Śródmieściu będzie 5 okręgów i 5 radnych. Osiedle Zamość 6, Górne i Gładyszewo 4, Jadwiżyn 2, Podlasie 2, Staszyce i Motylewo 2. Jakby uprzedzając ewentualne dalsze pytania, chciałem to, o czym powiedział Pan Prezydent, podział na obwody nastąpi na jednej z kolejnych sesji. Najprawdopodobniej będzie to sesja październikowa, gdyż no, czekają nas jeszcze pewne procedury po przyjęciu, ewentualnym przyjęciu w dniu dzisiejszym przez Państwa podziału na okręgi. Chodzi o to, aby uzyskać od wszystkich zarządców lub właścicieli proponowanych przez nas
siedzib obwodowych komisji wyborczych zgodę. Następnie no, prezydent obiecał i obietnicę oczywiście spełni. Projekt podziału na obwody skonsultowany zostanie z radami osiedli. Także najprawdopodobniej, no może się uda we wrześniu, ale najprawdopodobniej uchwała o podziale na obwody i siedziby stałych komisji obwodowych będzie w październiku przedstawiona Państwu. Jestem jeszcze zobowiązany Państwu powiedzieć o konsekwencjach, ewentualnych konsekwencjach nieprzyjęcia przez Radę Miasta podziału na okręgi wyborcze w terminie 31 października. Lub gdyby Państwo dokonali podziału na okręgi w wyznaczonym terminie niezgodnie z obowiązującym kodeksem wyborczym, wówczas komisarz wyborczy wyda postanowienie, w którym wezwie Radę w określonym terminie do usunięcia nieprawidłowości. Gdyby Rada w tym określonym terminie tych nieprawidłowości nie usunęła, wówczas podziału na okręgi dokona komisarz sam. I przechodząc już do autopoprawki, nie wiem, Panie Przewodniczący, autopoprawka dotyczy jakby uszczegółowienia numeracji budynków. Ona była przedstawiana na komisjach. Nie wiem, chyba że jest potrzeba. Nie w tym punkcie. Wydaje mi się, że nie w tym punkcie, chyba że radni. Jeśli są pytania, to na ten moment dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Po naniesieniu autopoprawek, o których Pan Sekretarz wspomniał, Pan sekretarz Roman Szarzyński omówił dokładnie treść projektu uchwały. Omówiliśmy ilość radnych w poszczególnych osiedlach. Na wniosek radnego Kosmatki dokładnie podał wskaźniki dla wszystkich 23 okręgów wyborczych. I projekt uchwały mówiący o sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia granic, liczby radnych został przez Komisję Spraw Społecznych przyjęty jednogłośnie. 10 obecnych członków komisji głosowało za tym projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani radna Magdalena Zgiep-Porzucek. Bardzo proszę. Wyłącz, proszę. Koncepcja jednomandatowych okręgów wyborczych w miastach niebędących na prawach powiatu powstała w parlamencie. My na poziomie Rady Miasta akceptujemy szczegóły. Ja oczywiście te zmiany poprę. Aczkolwiek wyjaśniając w ogóle mieszkańcom koncepcję tej ordynacji, była ona tworzona pod jedno z ugrupowań, które mają 40% poparcie, technicznie może zdobyć zdecydowaną większość mandatów. Oczywiście za 2 lata taką partią wiodącą może być Prawo i Sprawiedliwość. Nie zmienia to jednak mojego negatywnego nastawienia, ponieważ de facto ordynacja ta pozbawa większość mieszkańców swoich przedstawicieli. I teraz mam pytanie co do... Jeżeli intencją było zasiadanie lokalnych przedstawicieli w Radzie Miasta, nie będących związanych z partiami politycznymi, to pytanie jest takie, czy ta ordynacja reguluje cenzus zamieszkania, aby radny wybrany w kwartale ulic, mający walczyć o przysłowiowy chodnik, rzeczywiście zamieszkiwał na tym terenie i identyfikował się ze swoimi mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy? Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Ja pozwolę sobie też na kilka refleksji. Po pierwsze, panie prezydencie, kodeks wyraźnie mówi do 1 listopada 2012, a więc aż tak wiele czasu nie zostało, jak pan próbował sugerować. Po drugie, ja zastanawiałbym się nad tym, czy to, co przed chwilą powiedziała koleżanka radna, jest do końca odzwierciedleniem sytuacji, jaką wywołuje nowy kodeks wyborczy, bo w odróżnieniu od poprzednich
nie będą decydowały miejsca na listach partyjnych i listy partyjne, które dzięki metodzie Donta pozwalały na to, że wchodziły takie, a nie inne osoby, niekoniecznie obdarzone największym zaufaniem, jako że te karty wyborcze, które będą obowiązywały od nowych wyborów, będą w układzie alfabetycznym, choć z możliwością zamieszczenia informacji o klubie, partii, która danego kandydata zgłosiła. I ostatni element, oczywiście radni związani są terytorialnie, ale z gminą. Chyba i tu w tej materii nowy kodeks nic nowego nie wprowadził. I ostatnia rzecz, to ostatni element, o którym mówił zarówno pan prezydent, jak i pan sekretarz, mianowicie w odróżnieniu od podziału na okręgi, dużej uwagi wymagać będzie kolejna uchwała związana z obwodami, żeby ta dostępność do lokali była w miarę dobra i już tak wyprzedzająco, jak również informacja w drugą stronę, bo wiemy doskonale, jak działają stare przyzwyczajenia, aby w przyszłości nie było sytuacji, że ktoś będzie z pretensjami w jakiejś komisji obwodowej, on tu całe życie głosował, a nagle każe mu się iść gdzieś w inną stronę. Dziękuję bardzo. Pani radna Mary Miller. Ja z całym szacunkiem dla przedmówców chciałabym jednak prosić wnioskodawców o komentarz, publiczny komentarz, tak aby nasi mieszkańcy dowiedzieli się, jakie szczegółowe zmiany w kodeksie wyborczym nastąpiły, czego dotyczą, czym się różnią od poprzednich. Także myślę, że taki szczegółowy komentarz, takiego szczegółowego komentarza mieszkańcy oczekują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Pan przewodniczący Paweł Jarczyk. Szanowni państwo, myślę, że przyjęcie dzisiejszej uchwały jest początkiem wielu prac i wielu informacji na temat nowej ordynacji wyborczej do rad gmin, do samorządów. Ja chciałbym może dzisiaj króciutko w dwóch kwestiach w zasadzie ustosunkowania się do słów, które tutaj dzisiaj padły. Usłyszałem, że nowi radni będą walczyć o chodniki. No nie będą, proszę państwa. Myślę, że każdy z nas to wie. Rolą radnego jest stanowienie prawa lokalnego, a nie walczenie o chodniki. Jeżeli społeczeństwo tego miasta będzie traktować nas jako swoich reprezentantów w walce o partykularny interes ulicy jednej czy drugiej, to niestety nie dojdziemy do porozumienia. Myślę, że powinniśmy tutaj, na tej sali, mówić o tym, że jesteśmy wybrani przez społeczeństwo tego miasta do stanowienia dobrego prawa lokalnego, o czym mówi preambuła ustawy o samorządzie gminnym. Tam wystarczy to przeczytać. I po drugie, ja nie wiem, czy dzisiaj jest czas na to, aby mówić w szczegółach o różnicy pomiędzy starą a nową ordynacją wyborczą, w stosunku do, informując o tym mieszkańców. To jest bardzo ważne. Ale pytanie, czy to właśnie na tej sali, być może akcja informacyjna zorganizowana przez pana prezydenta, czy pana sekretarza, czy kogokolwiek do mieszkańców lepiej pokaże to, niż dzisiaj powiedzenie kilku słów na tej sali w momencie, kiedy jeszcze nawet nie podjęliśmy takiej uchwały. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Bardzo proszę, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni państwo, jeśli dobrze pamiętam wypowiedź pana sekretarza na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, to ta zmiana ustawy w zakresie powiatów nie jest powszechna. To znaczy nasz powiat jest powiatem ziemskim i tutaj jest wprowadzona zmiana. Natomiast powiaty grodzkie, jeśli dobrze rozumiem, zachowują dotychczasowy, czyli miasta. No miasta na powiatu grodzkiego zachowują dotychczasowy system wyborczy. To jest jedno. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, co jest już w naszej uchwale, mianowicie w poszczególnych okręgach wyborczych wybór radnego będzie nieidentyczny.
Wskaźniki, o których pan sekretarz wspomniał, 0,7 do 1,37, wskazują na to, że jeżeli policzymy to razy liczbę mieszkańców, to znaczy jednego radnego będzie wybierać różna liczba mieszkańców i ta liczba będzie dość wyraźnie zróżnicowana. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głowski. Próbując odpowiedzieć, nie wdając się absolutnie w politykę i w dyskusję na temat polityki, bo ta odbyła się w Sejmie i w Senacie. Tam było miejsce na debatę i taka debata miała swój finał podczas głosowań. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na takie może najważniejsze zmiany, które są, bo cała ustawa to są setki stron. I one w większości nie dotyczą mieszkańców, są techniczne sprawy związane z procesem właśnie tym, którym my uczestniczymy w tej chwili wyborczym. Na pewno będzie akcja informacyjna, na pewno będziemy starali się wytłumaczyć mieszkańcom, w jaki sposób będą na nowych zasadach wybierać, gdzie będą głosować. Pamiętamy ze spotkań na osiedlach, gdzie były zgłaszane problemy, jeżeli chodzi o odległość do punktów wyborczych. Takie zmiany wstępnie już ponanosiliśmy i mam nadzieję, że zostaną one dobrze odebrane, tak by obiekt komisji, który jest na tej samej ulicy, na której ja mieszkam, był również punktem głosowania dla mnie, a zdarzało się, że należało przejść kilkaset metrów czy więcej, żeby oddać głos. Także ta akcja przed nami, mamy naprawdę mnóstwo czasu, jeżeli chodzi o tą część informacyjną. Znaczy ja nie rozumiem tej złośliwości jakiejś takiej ze strony radnego Kosmatki, który powiedział, że ja powiedziałem, że szybko robimy. No nie wiem, że kilka miesięcy wcześniej czy za mało, no to nie wiem, kiedy mielibyśmy to wcześniej przygotować, żebym pełnoprawnie wypowiedział informację, że nie tylko my, ale państwo również podejmujecie w stosownym czasie takie działania. Co do samej zasady, absolutnie się nie zgadzam. To jest teraz mój prywatny osąd z tym, że to jest dla kogokolwiek przygotowywane, bo wiatr historii i polityki jest taki, że dzisiaj ci, którzy są w miejscu A, za chwilę mogą być w miejscu B i na odwrót. I tutaj ktoś, kto by w ten sposób przygotowywał prawo, działałoby na szkodę. Ja uważam, że tego typu działanie jest dobre z tego względu, że jeżeli pojawia się wśród nas osoba, ona musi pochodzić z terenu gminy, nie z tego terenu, z którego jest wybierana. Gmina jest tym miejscem, w którym musi mieć swoje miejsce zamieszkania. I ja mam z nią dużo lepszy kontakt, bo wiem, że jest tylko dla mnie, jeszcze dla kilkuset czy tysięcy mieszkańców kilku nieruchomości obok położonych, to daje szansę, że również będzie się bardziej starać ze mną znaleźć czas, żeby się spotkać i przekazać, będzie lepsza szansa na komunikację. To nie będzie tak, że to będzie radny osiedlowy albo radny konkretnej ulicy, bo mamy takie miejsca, że właściwie kilka bloków i to jest okręg. Od tego są rady osiedla, żeby zajmować się sprawami. Tutaj pan wiceprzewodniczący bardzo ładnie powiedział, rada miasta jest od stanowienia prawa dla całego miasta. Zajmuje się wszystkimi aspektami. To dzisiaj wystarczy przejrzeć nasz program, jakie decyzje państwo musicie podejmować. Nie ma szansy na to, żeby program oprzeć w przyszłych wyborach o to, że zrobimy chodnik na konkretnej ulicy, bo to każdy z 23 radnych mógłby obiecać, a pieniędzy załóżmy będzie na 5, to znaczy, że co najmniej większość nie spełni swojej obietnicy. Państwo wszyscy, którzy będziecie startować w tych wyborach, będziecie mówili o mieście, a nie o swoim okręgu wyborczym. To ma tylko ułatwić komunikację, ale nadal
radny będzie radnym Rady Miasta, a nie okręgu wyborczego. Działa to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o naszych przedstawicieli do parlamentu i oczywiście próbujemy naciskać, wykorzystywać to, że dane osoby pochodzą z danego rejonu, ale tak naprawdę oni stanowią prawo na poziomie kraju, a nie załatwiają sprawę lokalną w parlamencie, czy to w Sejmie, czy to w Senacie. Także nie obawiałbym się tego. Z drugiej strony jestem pewien, że wymusi to współpracę takich osób. Tutaj, jeżeli chodzi o przyszły wygląd Rady Miasta, to jest absolutnie wróżenie z fusów, kto tutaj się znajdzie za 2,5 roku. Myślę, że ani socjologowie, którzy przygotowują również pewne scenariusze dzisiaj, badając pewne zachowania, nie są w stanie odpowiedzieć, bo pytamy ich o to, w jaki sposób zachowają się wyborcy. Ale to jest, bym powiedział, tak naprawdę kwestia tutaj czasu, odpowiedzi.